Wolontariusze z KGHM razem z Polskim Związkiem Wędkarskim z Legnicy planują wspólne zorganizowanie akcji Tydzień Czystości Wód. Tym razem w sobotę 9 maja posprzątają zbiornik żwirownia Rokitki niedaleko Lubina. No, rok temu sprzątaliśmy jezioro Kunickie, gdzie znaleźliśmy mnóstwo, powiedzmy sobie, sprzętów gospodarstwa domowego już nieużywanych. Natomiast co tutaj znajdziemy pod wodą, ciężko powiedzieć, okaże się po akcji, jak płetwonurkowie wyjdą na powierzchnię. Z tego co wiemy, na pewno będzie dużo złomu. Płetwonurkowie będą mogli liczyć na wsparcie ze strony profesjonalistów. Pomagać i dbać o bezpieczeństwo będzie zawodowa i ochotnicza straż pożarna. Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, będziemy wspierać działania na wodzie, pod wodą i na brzegu. Będzie wykorzystywany sprzęt nurkowy, nawodny w postaci łódek, pontonów. Wolontariusze zadbają także o miejsca dla wędkarzy i będą sprzątać linię brzegową. Warto, bo to ulubiony akwen naszych wędkarzy. W tym zbiorniku jest sandacz, szczupak, karp, sum. Warto robić takie akcje i jesteśmy, no bo zarybiamy i dla ludzi to wszystko po prostu się robi, żeby ludzie sobie odpoczywali. Do akcji włączy się również Polmieć Trans. Po raz kolejny bezpłatnie przywiezie uczestników akcji z Lubina do Rokitek i z powrotem. Chętni mogą zgłaszać się do koordynatora wolontariatów KGHM Bogusława Godlewskiego lub Mariusza Bula, koordynatora Polskiego Związku Wędkarskiego.